proszę nam powiedzieć, jaki wpływ na gospodarkę może być lokalizacja Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w Wrocławiu? Przede wszystkim albo będziemy drugą Irlandią, która jak widać weszła mocno w innowacje i dzięki temu jest, może być takim tygrysem ekonomicznym Europy, który ma największe wskaźniki rozwoju gospodarczego, albo będziemy drugą Grecją, która nie wykorzystała kompletnie swoich szans mimo obecności przecież w Unii Europejskiej. I myślę, że czeka nas, mam nadzieję, ten pierwszy przykład tego cudu irlandzkiego. I tu nie mówię oczywiście o pomysłach rządowych, ale Dolny Śląsk i Polska i starania rządu polskiego o to, żeby EIT mogło zlokalizować się we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, jest dla nas tym, co może utrwalić na wiele, wiele lat rozwój i pchnąć nas technologicznie, świadomościowo o 20 lat tak naprawdę do przodu. Dlatego, że w tej chwili o rozwoju cywilizacyjnym, o wzroście gospodarczym decydują tak naprawdę wyłącznie nowe technologie. Proste prace, wyrobnicy oczywiście są także potrzebni i moja obawa jest taka, że jeżeli w nowe technologie nie wejdziemy, jeżeli Instytut nie powstanie we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, no idealnie byłoby, aby to była cała rada zarządzająca, ale jeden z węzłów wiedzy też jest, myślę, że byłby wielkim sukcesem, to możemy spotkać się z tym, co już w niektórych krajach ma miejsce, głównie we Francji, w Niemczech, że duże koncerny przenoszą fabryki wprost, istniejące linie technologiczne, do budujących się w Polsce, na Dolnym Śląsku także fabryk i za 10 lat te same firmy mogą przenieść się na Ukrainę, bądź też po zmianach politycznych na Białoruś, czyli możemy być tylko takim pasem transmisyjnym dla kapitału, który jak wiemy nie zna w ogóle granic i przenosi się tam, gdzie ma niższe koszty. Dobrze? Natomiast w nowych technologiach liczy się przede wszystkim wiedza. Przygotowana kadra, którą jak wiemy mamy doskonałą w oparciu o Politechnikę, ale nowy instytut to także szansa na to, aby najlepszych naukowców z całego świata, z Europy i polskich naukowców lokować właśnie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Więc to jest rzecz, powiedziałem, strategiczna dla naszego regionu i taka, o której myślę, że z czasem będziemy mogli, której w tej chwili myślę, że nie możemy sobie nawet dobrze wyobrazić. Każdy, kto jeździ po Europie i widzi miejsca rozwoju, zna się i ma świadomość tego, że żyjemy jednak w państwie, któremu wiele brakuje. My oczywiście jako Polacy tutaj czujemy się w pełni Europejczykami i wiemy, że mamy wszystko najlepsze, tak? Albo wszystko już na europejskim poziomie. Myślę, że jeszcze tak nie jest, co zresztą wyszło w badaniach. Nasi rodacy, przeankietowani, którzy pracują w Irlandii czy w Anglii, niekoniecznie na niskich stanowiskach, ale wykorzystują swoją wiedzę, bo są to w większości już absolwenci wyższych uczelni, mówią, że Europa kończy się, to są ich wypowiedzi, ja je cytuję, na odrze. Więc po to, żeby ta świadomość nie miała powszechnej skali, musimy tak naprawdę pójść o krok do przodu, poza autostradami, poza prawda, inwestycjami takimi prostymi, których nam oczywiście brakuje. Innowacje są tym, co może, podkreślam to raz jeszcze, przyspieszyć Dolny Śląsk i Polskę na 20 lat do przodu i to jest ogromna dla nas wszystkich szansa. Wiadomo, jeśli Europejski Instytut Innowacji i Technologii ma się rozwijać, muszą w tych wszystkich kosztach partycypować biznesmeni, firmy, korporacje i tak dalej. Czy oni rzeczywiście są skłonni do tego, czy ta inicjatywa odgórna, rządowa, europejska znajdzie poparcie w biznesie? Myślę tak, znaczy, jeżeli tylko będzie decyzja na tank, to po pierwsze wiemy już o tym, że mamy zapewnionych 200 milionów euro środków przekazywanych przez rząd polski, to są środki unijne. Mamy w dyspozycji część naszych regionalnych środków marszałka województwa, ale w moim przekonaniu każdy biznes, wiem, że włączył się również KGHM intencyjnie na tą chwilę, wiemy, że nasz partner z Lubina ma ponad 3 miliardy zysku rocznie i żal byłoby, aby ta nadwyżka i zysk była rozparcelowana w formie dywidendy, lepiej te środki inwestować, więc myślę, że są rezerwy nawet w kapitale polskim i dolnośląskim do tego, żeby inwestować w nowe technologie i włączać się bardzo mocno w EIT, ale myślę, że tak naprawdę każdy biznes europejski, który ma szansę i ma świadomość, że jest stworzona dobra baza, ale przede wszystkim są ludzie, dlatego że to głównie opiera się na wiedzy,
na zespołach eksperckich, zespołach naukowych, na osobach, które są w stanie w dowolnej branży biotechnologii, nanotechnologii przełożyć badania naukowe w gospodarkę. Wszędzie tam kapitał się lokuje. Ma na to środki finansowe, ma ogromne rezerwy. Trzeba tylko pokazać, że jesteśmy do tego przygotowani i naukowcy są w stanie transferować dobre rozwiązania właśnie w gospodarkę. Wszędzie tam każdy kapitał się pojawia, dlatego że w tej chwili największe interesy robi się dokładnie na nowych technologiach i na przede wszystkim wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań w gospodarkę. Ten, kto wejdzie w to pierwszy, wygrywa i jest w stanie dominować oczywiście w określonej branży na rynku. Więc moim zdaniem w każdej sytuacji kapitał europejski, a nawet i polski, może się pojawić pod warunkiem, że zobaczy, że jest to profesjonalne miejsce naukowców z najwyższej półki, z doskonałą bazą i przy wsparciu, jak wiemy, Komisji Europejskiej i Barozo osobistym. Moim przekonaniem to jest ogromna szansa, kapitał się pojawi. Właśnie to chciałbym kontynuować, chciałbym się zapytać, teraz wiadomo, że prowadzone są rozmowy, w przeciągu kilku miesięcy powinna pojawić się decyzja o lokalizacji Instytutu. Proszę nam powiedzieć, jaki jest największy atut Wrocławia Dolnego Śląska, jaka jest karta przetargowa? Oczywiście przede wszystkim doskonała kadra naukowa, to po pierwsze. Po drugie, doskonała lokalizacja, zarówno na szlakach komunikacji, a więc jesteśmy takim centrum Europy Środkowo-Wschodniej. Graniczymy, jak wiemy, i z Czechami, i z Niemcami. Mamy doskonałą tradycję, bazującą tak naprawdę na wielokulturowości, na terenach, które były zawsze pod wpływem i polskim, ale pamiętajmy również i niemieckim, i czeskim, a więc jesteśmy, powiedziałbym, regionem symbolicznym. Regionem, który rozwija się w tej chwili najszybciej spośród regionów Polski. To także jest we wszystkich statystykach z całą pewnością zauważone. Przede wszystkim mamy doskonały kapitał ludzi. To jest to, co jest naszą chyba największą wartością poza lokalizacją, historią, a więc wielu naukowców. Mamy blisko, na Dolnym Śląsku, blisko 200 tysięcy studentów, 34 wyższe uczelnie, wspaniałą Politechnikę, Uniwersytet, Akademię Medyczną, a więc to są te elementy, które moim zdaniem mogą być kluczowe. Oczywiście wiemy, że będziemy konkurować w tym wymiarze zarówno z Wiedniem, jak i Budapesztem. Szczególnie myślę, konkurencja Budapesztu jest dla nas dużym zagrożeniem, bo to jest także kraj, który rozwija się szybko, ale także kraj Europy Środkowo-Wschodniej. Więc mam nadzieję, że także Państwa inicjatywa wspaniała, aby informować Dolnoślązaków, poprzez także Dolnoślązaków próbować lobbować decyzje w Komisji Europejskiej i wspierać w tym wymiarze rząd polski, prezydenta, marszałka, jest jak najbardziej ważna. I zróbmy wszystko, abyśmy mogli powiedzieć sobie, że w momencie, kiedy decyzja zapadnie, nie było żadnych zaniedbań i daliśmy z siebie 100% możliwości, które mamy. I do tego gorąco też namawiam wszystkich Wrocławia i Dolnoślązaków. Jesteśmy teraz w takim momencie, gdzie wszyscy generalnie, wszystko wieje chóra optymizmem, prawda? Jeszcze niedawno walczyliśmy o Expo, wszyscy byli zadowoleni, wszyscy myśleliśmy, że to Expo dostaniemy. Życie pokazało, że jest zupełnie inaczej. Czy tak samo nie będzie z AIT? Wszyscy jesteśmy teraz zadowoleni, okazuje się, że możemy być na końcu stawki. Czy Janusz Kowta kiedyś mówił, że po to, aby marzenia się spełniały, trzeba marzyć? Oczywiście to jest pewien cel, do którego musimy dążyć. EIT przy pełnej naszej świadomości skutków na wiele, wiele lat gwarantujących szybki rozwój, taki rozwój, jakiego jeszcze w Polsce i w naszym regionie i we Wrocławiu nie było, mówiąc o Instytucie, jego szansach, które może odegrać, jest oczywiście przedsięwzięciem, które wszyscy, myślę, że wszyscy powszechnie wierzą. Natomiast po to, abyśmy nie mieli zawodu takiego jak dwa razy przy okazji Expo, gdzie mieliśmy wiele, prawda, nadziei, niemalże pewności, że Expo wyjdzie, musimy te prace skorelować z pracami rządu, województwa, prezydenta, środowisk, eurodeputowanych, którzy też są moim zdaniem bardzo ważnym narzędziem lobbingu, i pokażmy tak naprawdę Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, że jesteśmy gotowi i przede wszystkim mamy to, co może nas odróżnić od wielu innych państw i regionów. Możemy uruchomić powszechnie społeczeństwo nasze, ludzi do tego, że są przekonani, że chcą. Inicjatywy studentów są znakomite. Myśmy wielokrotnie wspierali właśnie wyjazdy naszych studentów, głównie Politechniki, do Strasburga. Myślę, że jeżeli pokażemy, że u nas, w odróżnieniu od innych regionów, są zaangażowani ludzie do tego, są przekonani i tego chcą, to mam nadzieję, że będzie to duża przewaga poza wszystkimi innymi elementami naukowymi, bazą, środkami europejskimi, wsparciem rządowym. Myślę, że to jest element, którego do tej pory inne państwa nie doceniają. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.